O świętych katolickich słyszał chyba każdy. Dziś opowiem wam o świętych wątpliwych, czyli takich, którzy albo nie powinni być święci, albo bardzo możliwe, że nigdy nie istnieli. Oczywiście zaznaczam, że jest wiele osób, które zasługują na miano świętego, ale historie, które opowiem za chwilę, są zdecydowanie kontrowersyjne. Dlaczego? O części z nich pojawiają się opowieści całkowicie nierealne, wiecie, smoki i te podobne, coś druga część świętych, po prostu nie była święta. Zresztą posłuchajcie. Józef z Kupertynu w 1630 roku w czasie procesji ku czci świętego Franciszka miał pierwsze uniesienie połączone z lewitacją, podobno zaobserwowane przez tłumy. Tak dobrze słyszeliście, gościu latał. Lewitacje zaczęły następować codziennie. Ich świadkiem był również papież Urban VIII. Sprawą wielokrotnie interesowało się święte oficjum. Sława Józefa rozpowszechniła się, powodując jego kult tak we Włoszech, jak i w Europie. Odwiedzali go księża, zakonnicy, dostojnicy Kościoła, biskupi, kardynałowie, a także władcy. Wśród nich przyszły król Polski Jan II Kazimierz Waza, który podobno chcąc dowiedzieć się, czy kiedykolwiek zostanie królem, zapytał o to świętego Józefa. Zgadnijcie odpowiedź. Święty Józef z Kupertynu jest patronem lotników, astronautów podróżujących drogą powietrzną, pilotów wojsk NATO i studentów zdających egzamin lub testy, szczególnie tych, którzy mają problemy z nauką. Niestety jest wiele wątpliwości co do faktu, czy mężczyzna faktycznie latał. No nie okłamujmy się, jest to dość niewiarygodne. Jerzy. Urodził się w chrześcijańskiej rodzinie w drugiej połowie III wieku. Jako młody chłopak podążył za przykładem ojca i wstąpił do armii rzymskiej zaraz po osiągnięciu pełnoletności. Był dobrym żołnierzem i jego pozycja w wojsku stale wzrastała. Został trybunem ludowym oraz otrzymał tytuł hrabiego. Jako żołnierz Jerzy zabił smoka. Jaki jest problem? No prawdopodobnie jest to po prostu legenda. Opowieść o świętym Jerzym i Smoku przybyła do Europy podczas krucjat. Najwcześniejszy znany opis mitu pochodzi z rejonów Kapadocji i powstał na początku XI wieku. Mikołaj, święty katolicki i prawosławny. Najstarsze przekazy o nim pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry w Licji. Sławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Współcześnie baśniowa postać wzorowana na świętym Mikołaju jest wykorzystywana w kulturze masowej przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Legend na temat świętego Mikołaja jest cała masa i tak naprawdę ciężko ustalić kiedy żył i jak działał i wiele z opowieści, które znamy na jego temat jest prawdopodobnie fałszywa. Stefan Węgierski, książę Węgier od 997 roku, król od 1001 roku z dynastii Arpadów. Pierwszy węgierski władca koronowany na króla. W ciągu swojego panowania zjednoczył węgierskie plemiona w jedno feudalne państwo. Znacznie powiększył terytorium Węgier oraz doprowadził do końca proces ich chrystianizacji. Stefan Węgierski został kanonizowany, choć nie znał litości, był władcą radykalnym, brutalnym i fanatycznym. To on wprowadził chrześcijaństwo za pomocą ognia i miecza. Wojciech. Czeski duchowny katolicki, biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik święty Kościoła Katolickiego, apostoł Prusów, patron Polski. Został on świętym i patronem Polski nie dlatego, że był święty, ale jego śmierć miała znaczenie polityczne. Prowadził on siłą chrześcijaństwo w wielu pogańskich miejscach. Jego działania były na tyle brutalne, że miał problem ze znalezieniem króla, któremu mógł służyć. Wraz z drużyną wojów terroryzował pogańskie wsie oraz wycinał święte drzewa. 23 kwietnia 997 roku, kiedy odpoczywał po mszy odprawionej w Świętym Gaju, został zaatakowany przez pogańskiego kapłana i jego żołnierzy. Wojciech, uderzony toporem lub włócznią w serce, został zabity. Bolesław Chrobry maksymalnie wykorzystał sytuację, jaka powstała po śmierci Wojciecha. W jaki sposób? Otóż wcześniej tylko cesarstwo prowadziło misje zorganizowane na większą skalę. Śmierć Wojciecha w czasie misji zorganizowanej przez Bolesława Chrobrego przydawała polskiemu księciu ogromnego prestiżu w oczach zachodnich chrześcijan. Krótko mówiąc Papież lubił Wojciecha, a chrobry stwierdził, że zrobi go świętym i dzięki temu będziemy mieć relikwie, więc będziemy mieć biskupstwo, czyli uniezależnimy się od Niemiec i wszyscy szczęśliwi. Dionizy, święty katolicki, pierwszy biskup Paryża, męczennik, patron Francji. W której będzie kolejna niewiarygodna historia. Według legendy święty Dionizy po ścięciu powstał podnosząc obciętą głowę i przeszedł przez zgromadzony tłum gapiów. Następnie miał przebyć kilka kilometrów otoczony śpiewającym chórem aniołów. Dopiero gdy napotkał pobożną kobietę, katullę, przekazał jej swoją głowę i padł martwy. Kobieta zabrała głowę męczennika, by ukryć ją w swoim domu. Zdarzenie miało potwierdzić wielu świadków, no ale chyba sami wiecie jak to brzmi. Jadwiga Śląska. Święta Kościoła Katolickiego, żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławskiego, matka Henryka II Pobożnego. Była Niemką. Według podań Jadwiga była osobą posiadającą cechę wielkiej skromności, a jednocześnie bardzo zaangażowaną w swoje działanie. Cechy te ilustruje legenda, według której Jadwiga, aby nie odróżniać się od reszty swego ludu oraz w imię pokory i skromności, chodziła boso. Nie była jednak tak dobra, jak się może wydawać. Co prawda prowadziła działalność dobroczynną, starała się pomóc chorym i ubogim, zorganizowała działalność wędrownego szpitala dla ubogich i leczyła trendowatych. Kobieta ta jednak była bardzo charakterystyczna pod kątem higieny, gdyż kąpała siebie oraz swojego wnuka w wodzie potrendowatych. Przeczytam Wam również fragment dotyczący nieco innej praktyki. Posłuchajcie. Twarz swoją i głowę polewała i swoje wnuczki w tejże wodzie kąpała. A jeśli już myła twarz, to do ręczników przychodząc, które mi zakonnice ręce ocierały, gdzie były najbrudniejsze, ona je na oczy i usta swekładła. Sympatycznie, prawda? KLEMENS Maria Hofbauer. Austriacki polski duchowny katolicki patron Warszawy jest nazywany apostołem Warszawy. Doznawał licznych prześladowań, na jego działalność bardzo niechętnie patrzyli zaborcy, szczególnie wiele uwagi poświęcał dzieciom i młodzieży. Bał o to, aby dać im jak najlepsze wykształcenie. Organizowano przez siebie pomocą charytatywną, obejmował coraz większe grono dzieci osieroconych i opuszczonych. Musiał uciekać do Wiednia, gdzie był również atakowany. Na krótki czas zabroniono mu głosić kazań, następnie zagrożono mu wydaleniem. O jego męczeństwie świadczyło to, że zostawiał krwawe ślady na śniegu. Prawda jest taka, że miał po prostu hemoroidy. Teresa z Kalkuty. Albańska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Święta Kościoła Katolickiego, przez ponad 45 lat prowadziła hospicja dla umierających, ubogich, chorych i sierot. Już w latach 70. była znana na świecie jako obrończyni biednych i bezbronnych. O jej życiu i działalności powstały liczne filmy i książki. Zasady moralne, które Matka Teresa wprowadziła do domu w swojego zgromadzenia, spotkały się z krytyką. David Scott napisał, że Matka Teresa nie starała się rozwiązać problemu biedy jako takiego, lecz ograniczała się do tego, by utrzymać ludzi przy życiu. Krytykowano jej sprzeciw wobec aborcji i antykoncepcji, wiarę w to, że ubóstwo i cierpienie jest czymś dobrym. W hospicjach z powodów religijnych nie stosowano standardów opieki medycznej oraz środków przeciwbólowych. Powodem krytyki były też źródła pochodzenia niektórych darowizn. Matka Teresa przyjmowała datki od rodziny papadoka dyktatora Haiti, i otwarcie ich chwaliła. Przyjęła również blisko półtora miliona dolarów od Charlesa Kitinga zamieszanego w oszustwo i skandal korupcyjny. Więcej o Teresie z Kalkuty już dziś na kanale Światowa Historia, więc zapraszam. Maksymilian Maria Kolbe. Polski franciszkanin, prezbiter, gwardian, misjonarz, męczennik święty kościoła katolickiego. 19 września 1939 roku Maksymilian został aresztowany wraz z innymi braćmi zakonnymi przez Niemców. 28 maja 1941 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Podczas apelu w obozie 29 lipca 1941 roku, który prowadził kierownik obozu, dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia. Na kilka miesięcy przed kanonizacją Maksymiliana w czerwcu 1982 roku podkreślano przekonanie Kolbego o światowym spisku Żydów. W tym samym okresie zarzuty o antysemityzm wysuwały również różne amerykańskie czasopisma. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał A to Ciekawe, który ma bardzo podobną formę jak dyszka i działa pod moim patronatem. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, na którym staram się codziennie dodawać nowe materiały. Trzymajcie się, cześć!